To nie jest dobrze tak kraść. Znaczy, jakbym ja mógł kraść, to nie byłoby głupio. Ale jak ktoś inny ukradnie, tak jest. No, bezprawie jest. Jest bandytyzm. A bandytyzmu nie możemy po, po, pochwalać. Bandytyzm jest złem. Tak się, tak się głupio, głupio składa, że ten, to całe ryzyko, legendarne ryzyko, przedsiębiorcy biorą na siebie pracownicy. Bardzo dużo tych mędrców, którzy mówią na przykład pracownikom, że jakimś źle to niech zmienią pracę, nigdy nie, było w nigdy nie było w pozycji tych pracowników. Cześć. Zaczynam ten materiał od dogrywki, dlatego że tuż przed publikacją wideo. Dowiedziałem się, że pewne informacje, które pojawiają się w materiale, który zaraz zobaczycie, są nieprawdziwe. Oryginalna informacja, mówiąca, że pracownicy zajęli towar i wyprzedają go, żeby odzyskać swoje zaległe wynagrodzenia, jest nieprawdziwa. Pracownicy sprostowali, że cała wyprzedaż towaru odbywa się z polecenia właściciela i ma na celu Odzyskanie części pieniędzy, ale odzyskanie części pieniędzy dla spółki, nie bezpośrednio dla pracowników. Jednocześnie jednak pracownicy informują, że przynajmniej część wynagrodzeń trafiła już w ich ręce, więc rezultat jest sumarycznie pozytywny. W przypadku takiej wyprzedaży i w przypadku likwidacji warto pamiętać też, że pracownicy są jednymi z pierwszych, w kolejce do odbioru świadczeń, do odbioru, do, do, do odbioru wierzytelności, więc istnieje szansa, że cała historia zakończy się happy endem, szczególnie jeżeli część pieniędzy jest już w ich rękach. Chciałem jednak zostawić cały materiał, który zobaczycie za chwilkę, dlatego że wydaje mi się, że nawet po uwzględnieniu tego czynnika, cała rozmowa dotycząca tego, jak pracownicy mogą lub nie mogą się zachować, jest dość ciekawa i warto się nad tym pochylić. Jednocześnie, kradzież płac pozostaje największą formą kradzieży, jaką obserwujemy w gospodarkach, i to zawsze warto pamiętać. Dziękuję, zapraszam i proszę, procesując pewne informacje, które pojawią się dalej, weźcie pod uwagę to, co powiedziałem teraz. Hejka. I kradzież płac jest największym co do skali zjawiskiem kradzieży, jakie jaki, jaki obserwujemy. I kradzież płac przybiera bardzo wiele form. To znaczy kradzież płac może polegać na tym, że robisz o, bezpłatne nadgodziny, mimo że formalnie są nielegalne. Kradzież płac może polegać na tym, że twój pracodawca spóźnia się z płacami. Kradzież płac może polegać na tym, że twój pracodawca źle wpisuje ci godziny. Kradzież płac może przybierać w związku z tym wiele form, które sprowadzają się do tego, że ty jako pracownik jesteś w gorszej pozycji. I kradzież płac bardzo często przez to, że pracownicy czują się słabi, czują, że ich pozycja negocjacyjna jest, jest mierna, uchodzi tymczasowo albo niestety czasem też w długim terminie ludziom na sucho. Czasem pojawiają się tacy bohaterzy jak na przykład ludzie ze związku syndykalistów, którzy potrafią protestować pod Biedronką, której właściciel nie płaci na przykład swojemu kasjerowi albo spóźnia się z wynagrodzeniami, ale czasem, szczególnie w małych miejscach pracy, okazuje się, że pracownicy nawet nie mają się do kogo zwrócić, często nie wiedzą do kogo mogli się zwrócić i jak mogą się domagać tego, żeby wypłacono im to, co de facto im się należy. Nie? I to jest straszne. To jest, to jest coś, co Przybiera taką skalę, że żadna kradzież mienia de facto nie jest nawet blisko. Nie? Ludzie, którzy kradną samochody, ludzie, którzy kradną portfele, wiecie, rabują domy, cokolwiek. Not even close. To nie jest ta skala. Dosłownie. Kradzież płac jest też przestępstwem, które społecznie bardzo mało piętnujemy. Albo zawsze znajdzie się sposób, żeby pracodawca uzasadnił jakieś potrącenia. Albo to, że coś nie zapłacił, a no bo zawsze tutaj się coś nie zgadza, bo pan Janusz nie może, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzecz jest jednak taka, że kradzież płac nie odbywa się tylko w małym Januszeksie, który robicie w Ciula. Kradzież płac, chociażby przez wspomniane niepłatne nadgodziny, potrafi odbywać się w dużych korporacjach i odbywać się w, w miejscach, które zatrudniają olbrzymie ilości pracowników. Ona może polegać na wlepianiu właśnie nieuzasadnionych kar. Na tym, że za długo byłeś na siku, albo na fajka, albo na, czym, na, na, na czymś innym. Kradzież płac jest ogólnie koszmarem. I ludzie, mówimy o tym, że często sobie nie radzą. Nie wiedzą, co zrobić w takiej sytuacji. Chciałem wam pokazać ludzi, którzy wpadli na pomysł, co zrobić w takiej sytuacji. Apel. Pracownicy otwartego niedawno w galerii Korona sklepu marki Oshon zostali bez wypłat. Z tego powodu zajęli cały pozostały na stanie towar na poczet zaległego wynagrodzenia. Zachęcamy do zakupów w sklepie. Można skorzystać z dużych przecen, a wszystkie pieniądze ze sprzedaży trafią do pracowników. Uwaga, zakupy tylko gotówką. Komentarze pod tym postem pokazują, pokazują mentalność ludzi w środku. Pan promuje łamanie prawa? Pensje pracowników są pierwsze w kolejce, jeśli chodzi o zaspokojenie wierzycieli. Weźcie im, wyślijcie pomoc prawną. Dogadać się trzeba z syndykiem, a nie robić cyrki i narażać tych ludzi na sprawę karną. Załatwili sobie wyroki. Może pan by bardziej pomógł tym ludziom, dowiadując się, jaka jest sytuacja prawna obecnego właściciela, czy ogłosił już upadłość, czy w ogóle jest z nim kontakt, czy pracownicy dostali wypowiedzenie zgodnie z prawem. Takim ludziom potrzebna jest przede wszystkim pomoc prawna a nie wpędzanie ich w kłopoty. To jest cudowne. Jak przychodzą ludzie, którzy są bardzo oburzeni o to, że dzieje się krzywda mieniu, że dzie dzieje się, że ten sklep cierpi, że temu sklepu te temu misiu odpadły uszka, temu sklepu biednemu. Z tego co widzę, to ten e, Auchan w Galerii Korona jest likwidowany. Sklep ruszył 7 marca. Franczyzobiorca sklepu ogłosił upadłość. 11 czerwca załoga, czyli 20 pracowników, podpisało rozwiązanie umowy pracy z winy pracodawcy. Ale nie widzę dlaczego. Jak to się stało, że on ogłosił upadłość w takim krótkim czasie? Sklep Cieci, Johan, rozpoczął w tym roku swoją działalność w miejscu funkcjonującego tam poprzednio marketu Carrefour. Jednak z naszych informacji wynika, że franczyzobiorca odpowiedzialny za funkcjonowanie obecnego sklepu ogłosił upadłość. Przez ostatnie tygodnie nie mieli jasnej informacji o przyszłości sklepu. Ich zdaniem, zamknięcie lokalu oznacza także problem dla całej galerii handlowej, ponieważ większość klientów przychodzi tu głównie po produkty spożywcze. W sprawie sytuacji przyszłości sklepu oraz osób w nim zatrudnionych zwróciliśmy się z pytaniem do dyrekcji galerii Korona, jednak dyrektor obiektu poleciłby skontaktować się w tej sprawie z przedstawicielem firmy AUHAN. Ten jednak nie odpowiadał na telefony oraz wiadomości SMS. No i pięknie, i kurwa nikt nic nie wie. Czeski film. Jak ludzie się bardzo martwią, że pracownicy zajęli to Towar, to, to oni wiedzą, że oni by się po prostu bardzo niekomfortowo czuli z kradzieżą. Bo im by było bardzo głupio. Bo to nie jest dobrze tak kraść. Znaczy, jakbym ja mógł kraść, to nie byłoby głupio. Ale jak ktoś inny ukradnie, tak jest. No bezprawie jest. Jest bandytyzm. A bandytyzmu nie możemy po, po, pochwalać. Bandytyzm jest złem ale to nie jest przywłaszczenie mienia i paserstwa tego strony prawnej, a, a, a ja mam to w dupie. A, a ja mam to w dupie. Zdradzę ci sekret, nie? Jak jesteś pracownikiem sklepu i nie dostaniesz wynagrodzenia, to nie włączasz tajnego reaktora na światło słoneczne, tylko nie masz kurwa za co jeść. I zamiast rozkminiać, czy to jest paserstwo, czy nie paserstwo, może pochylmy się na tym, że to są ludzie, którzy kurwa co zostali... Porzuceni de facto, zostali zostawieni sami sobie. Bo franczyzobiorca ogłosił upadłość. No i chuj mnie franczyzobiorca obchodzi. To jest zresztą ta legendarna odpowiedzialność przedsiębiorców. To ryzyko, które ze sobą niosą. Sklep się tego, tak, no, sklep się wyjebał, i, 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 i co? I kto, kto za to beknie? A no, pracownicy dziwnym trafem, no? Tak się, tak się głupio, głupio składa, że. Ten, to całe ryzyko, legendarne ryzyko przedsiębiorcy, biorą na siebie pracownicy. Powinniśmy dać im więcej ulg. Może by mniej bankrutowali. I wiecie, najśmieszniejsze jest to, że... Zastanówcie się. Urok tego, że to jest franczyza, urok tego, że, że mamy do czynienia z franczyzobiorcą, jest taki, że o może powiedzieć e, eh, 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 no taki peszek, tak się zdarza. Upadają, bo rok franczyzy jest taki, że ponosimy kurwa zero odpowiedzialności za. I ktoś będzie zrażony do oszą, bo oszą będzie niesprawiedliwy, ale oszą ma wyjebane. Oszą ma wyjebane ogólnie, nie tylko w tych konkretnych pracowników, w tę konkretną sytuację, o czym warto pamiętać. Oszą ma też wyjebane ogólnie w Polskę, nie? Bo sieć Oshown zapłaciła w Polsce podatek na poziomie 0,004% swoich przychodów. Muszą nie lubi płacić w Polsce podatku. To, to by było, to było za dużo, gdyby trzeba było w Polsce płacić podatek. Za, za dochody w, po, w Polsce. Co nie? To by był praktycznie komunizm. To ogólnie jest zasada, że, że, że francuskie firmy nie lubią płacić w Polsce podatków. Mimo, że na przykład Auchan Polska jest ewidentnie spółką z OO. Tron płaci 0,04% swoich przychodów. Orange 0,12%. Kachfu! 16. Renault? 0.40 mi się ale już pisze, żeby chciała. Auchan może. A jak Auchan coś odpierdoli? No to cóż, kradzież, rabunek, bandytyzm. Tych ludzi, którzy mają najmniej dziwnym trafem znowu. Bo show nie ma żadnej odpowiedzialności za to, że, że tak działa, nie? W Auchan na żeraniu tak bardzo brakuje pracowników, że od dosłownie kilku miesięcy Śmierdzi rybami przy wyjściu od prawej strony przy parkingu, ale śmierdzi, bo co, bo wyjebują? Nie no, rozumiem twój take, ale prawnie oni mogą mieć spore problemy, bo jednak jeżeli pracodawca zgłosi kradzież, to może odzyskać część kasy, to w kontekście prawa będą... Zastawiałeś się kiedyś, dlaczego ludzie robią takie rzeczy? Dlaczego jak kurwa nie masz za co kupić jedzenia i za co zapłacić czynszu i innych rachunków, to wiesz chuj ukradnę? Myślisz, że, że jak jesteś osobą, która robi takie rzeczy, to ty mówisz... Dzisiaj przeczytam nowy wpis na Wikipedii. System praw. O kurwa! O kurwa, to teraz będzie źle! Dzisiaj odkryłem, że istnieje prawo! Kradzież nielegal. Łoooo! Czy ja nie mogłem kra... Ta, ta, tak, tak to działa, twoim zdaniem? Czy może ludzie robią... Wiesz mam to w chuju. Nie zapłaciłem mi wynagrodzenia. A jestem głodny i mam rachunek do zapłacenia. Jak ktoś mnie będzie chciał ścigać, to mam to w chuju, bo to nie jest dzisiaj. Który z scenariuszy wydaje się bardziej prawdopodobny? Ja, ja wiem, który jest bardziej prawdopodobny z mojej perspektywy. Na pewnym etapie to nie jest tak, że bardziej się przejmujesz odległymi w czasie konsekwencjami niż tym, co się dzieje u ciebie w tej chwili. I ten etap jest zazwyczaj, jak nie masz pieniędzy. Rozkminianie, czy to jest kradzież, jakie będą dla nich konsekwencje, jest nieważne. Właśnie dlatego. Bo. Szur. Sure. Mamy 20 pracowników, oni sprzedadzą towar za 20 tysięcy złotych. Udowodnij kto co sprzedał. Udowodni, że oni go zebrali, a nie że on tam leżał. Masz nagrania, że oni to sprzedawali, bo jak nie, to chuj wie co, co kto sprzedał. Może samo się sprzedało. Może ludzie przychodzili, brali rzeczy i zostawiali pieniądze, i może tak było. Nie wiemy, świadków nie mamy. Kto ma tego pilnować? Musisz, że ci pracownicy na siebie kablować zaczną? Mało tego. Myślę, że przy odrobieniu wysiłku nawet się znajdzie prawnik, co to probono ogarnie, gdyby, gdyby jakieś konsekwencje były. Czy zbiórka na imperium medialne to kapitalist czy komunizm? To imperializm, proste. Znaczy, jak zacznę, jak zacznę żyć w socjalizmie, to wyślę wam maila i będziecie mogli, my nie będziemy musieli się bawić w kapitalizm. No, mogli zatrudnić przecież w lepszym pracodawcy, bardziej stabilnym czy coś. No, 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 no. To, jest właśnie, to jest właśnie to, nie? Jakby. Bardzo dużo tych mędrców, którzy mówią na przykład pracownikom, że jakimś to niech zmienią pracę. Nigdy nie było w roli, nigdy nie było w pozycji tych pracowników. Nigdy nie było 40-letnią osobą bez dużego bez dużych kompetencji poza pracą, np. w handlu, czy 50-letnią osobą, która nagle się budzi i mówi o chuj, muszę zmienić pracę, bo ta nie, nie istnieje. Bo gdyby byli taką osobą, gdyby mieli kontakt z taką osobą, to zrozumieliby, że pierdolą głupoty i może to by ich skłonęło do, do, do zamknięcia się, ale też nie jestem pewien. Ostatnio w Firmy X dowiedziałem się, że musimy robić rzeczy bardziej, by podbić sprzedaż, bo jest źle i obroty spadły o 20%. Tymczasem netto zarobki spadły do 10 milionów na miesiąc. To jest bieda. Na pewno jest tam 6 tysięcy pracowników i tyle. Coraz mniej, coraz więcej obowiązków. Na no bo słuchaj. 10 milionów, to nawet tego dobrze nie podzielisz, no? Jakby. Jak, jak można rozdać 10 milionów, skoro wynagrodzenie prezesa jest. 10 milionów. Nie da się kurwa znaleźć reszty, no? Jeżeli zarząd zarabia 10 milionów, to, to na, nie, nie, nie stać nas na pracowników, no? Dwie czynności u Karolina Krowa. Pojedynczeńskie czynności Dutz, Flavius, IMBR, Michał Gajek oraz Aleksander Bratkowski. Dawczynie pizzy, Adam Pawłowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, Konrad, Chrysku, Marokwu, Samryn, Fingal, Szamisen, Puchcio, Strażnik, Sanktuarium, WZK i, I Janek oraz 0198. A dawcy Kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Gruby Mephisto, Piotr Strzemieczny, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Wiktorkowski, Marcin Lalak, Bursuk Cukrowy, a Rozik, smutny, Michał, Michał Skoczyński, Prometał, chypaty Jarek Foskris. Polanta, Jan Kris, Bartosz Lewicki, Bartomie, Hanur, Erbierk, Maria Banani, Liczko Szefo oraz Radamo. E, dawczynie Kawy, Kropsteria, Rozlublina, George Sorosz, Kola Madrycka Miejscowy, Proton Nowy, Archipon Kosmobytu, Iza Krzyżowska, Mapkowicz, Czym Kersium, Makreja Siński, Patryk 128, Kenny Tomuś Adam, Mierzchy Dwa, Domek, Hagdonus, Aginat, 39 X. i wreszcie osoby dające herbaty Arkadiusz Gomułski Piotr Kozioł Łukasz Derepaczant Pristerekubigel Empathy Master 2000, Bonboni, Hubert Mazur Bartosz Zawadzki Adam Kosiorek Marchew Zuzanna Tomasz Ruszewski KDBM 32 Monika Piechocińska Kot Gruszka Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski Miru Łukasz Plus Adrian w Misiek Darum, Darumiach Łukasz Kładinson Inclusion Zero Noxenczyki Koci, Pilota, też przegrać Bochenek, Kanela M, Pi XLS, IC47 The Pollan Really Los oraz Feinerv Czasem się zastanawiam, czy niektórych ksyw nie przeczytałem dwa razy. Autentycznie mój mózg świruje, jakie czytam, ale staram się i mam nadzieję, że ładnie czytam. Mam nadzieję, że ładnie czytam. Do zobaczenia, Marty. Dzięki Wam za wszystko i widzimy się niedługo.